Noc. Samolot kołuje na lotnisku. Lotnisko w Tbilisi. Wnętrze hali przylotów. Grupa osób z bagażami stoją. Kobieta trzyma białą laskę. Noc. Widok przez okno samochodu. Ulice Tbilisi wzdłuż ulic platamy. Oświetlone domy na skałach nad rzeką Kurą. Ciemnowłosa kobieta Anna Mikiaszwili. So we gathered today here to change our expertise and experience to each other and to share our knowledge and lives to each other and tell stories and to meet together people at school or to go together to the streets and see how it is accessible for people with visual impairments. Plac przed nowoczesnym budynkiem Domu Sprawiedliwości w Tbilisi. Na placu osoby widzące i niewidome, naklejone linie naprowadzające. Osoby niewidome wchodzą przez szklane drzwi obrotowe. Grupa osób przed Domem Sprawiedliwości dyskutują. Przed Domem Sprawiedliwości, pole uwagi z wypustkami, linie naprowadzające, wnętrze Domu Sprawiedliwości, tyfloplan, przed nim dwie kobiety. Jedna z nich trzyma pod pachą białą laskę, przesuwa palcami po wypukłych liniach. Park. Kobieta prowadzi dziewczynę, ta druga trzyma białą laskę, laska płynnie przesuwa się po nawierzchni. Słoneczny dzień, ulica Tbilisi, idzie grupa osób. Niektóre trzymają białe laski. Biała laska oparta o płytę chodnika. Cztery osoby stoją razem, dyskutują. Budynek parlamentu, na dachu powiewa flaga Gruzji. Czerwony krzyż na białym tle, w każdym polu wydzielonym ramionami krzyża mniejsze czerwone krzyże, w sumie cztery. Dziewczyny tańczą na ulicy. Dziewczyna w białym podkoszulku i dżinsach wiruje w tańcu. Wnętrze galerii. Na ścianach obrazy Pirosmaniego. Przy obrazach grupa osób dyskutują. Ulica. Pole uwagi przy przejściu dla pieszych. Grupa osób, kilka z białymi laskami, dyskutują. Kobieta w ciemnych okularach i kaszkiecie dotyka słupa. Znak na słupie, na znaku czarne okulary. Betonowe linie naprowadzające, w oddali grupa osób, dyskutują. Biała laska przesuwa się po chodnikowych płytach. Kobieta robi zdjęcia telefonem komórkowym. Peron na stacji metra. Kontrastowe pole uwagi przy krawędzi peronu. Na peronie grupa osób. Pociąg rusza ze stacji metra. Wzgórza na peryferiach Tbilisi.
Kolejny pociąg metra podjeżdża na peron. Błękitne niebo, jasna elewacja Uniwersytetu w Tbilisi. Na jej tle kolorowe proporce. Kobieta z białą laską stoi przed budynkiem Uniwersytetu. Pomnik Iwane Dżawachiszwili, założyciela Uniwersytetu. Na ławce cyfry rok 1918, rok założenia Uniwersytetu w Tbilisi. Wnętrze sali wykładowej, dyskusja. Na ekranie prezentacje po ukraińsku i angielsku. Noc, ulice Tbilisi. Światła odbijają się w wodzie rzeki Kury. Flaga Armenii powiewa na wysokim maszcie. Jest czerwono-błękitno-pomarańczowa. Maszt na dachu szkoły. Trójwymiarowe wydruki na stole. Figurka, budynek, kula. Mężczyzna rozpakowuje je. Wnętrze pomieszczenia. Kilkanaście osób siedzi w kręgu. Kobieta przesuwa palcem niewidomej po nosie i brodzie figurki. Przesuwa jej palcem po swoim nosie i brodzie. Przed centrum dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa osób wchodzi do budynku. Na ścianie napis The Way of Happiness. Podopieczny centrum pracuje przy maszynie do szycia. Wnętrze sali. Kilka osób siedzi przy stole w kształcie otwartego prostokąta. Eczmiadzyn w Armenii. Asfaltowy plac wokół kościoły. Mężczyzna i kobieta z białą laską podchodzą do haczkarów, ormiańskich kamiennych steli. W samochodzie. Droga wśród gór. Skaliste szczyty z kępami krzewów. Rzeźbiony portal. Za bramą stary kościół. Wnętrze kościoła. Świece pozatykane w wypełnionej wodą podstawie. Na ołtarzu obraz Matki Boskiej. Świt. Skrzydło samolotu. W oddali na tle różowiejącego nieba góra Ararat. Czarno-białe zdjęcie Marka Jakubowskiego. Wyciemnienie.